Cześć, witam Was w kolejnym odcinku i w nim przedstawię to, nad czym ostatnio pracowałem. Mianowicie kapsułę do lotów załogowych na Sazanie Mark 3. Tym razem jest ona nieco bardziej zaawansowana niż yy, ta, która latała na Amurze. Bo na Amurze to była sama, jakby tak, taka kapsuła z czubkiem. Tu jest jeszcze moduł serwisowy. I za chwilę coś tutaj mniej więcej o tym powiem. Więc tak, czubek jest zrobiony z butelki plastikowej oraz opakowania z jajka z niespodzianką. Jest to najlepsze co byłem w stanie wymyślić dla takiego zastosowania. Ze względu na to, że plastik jest dosyć wytrzymały, a również lekki. Bo Mógłbym to też zrobić z papieru, lecz no, mogłoby nie przetrwać uderzenia przy lądowaniu. Tutaj jest niżej moduł załogowy za szybką. I tutaj będzie insektonauta. Dla niewtajemniczonych po prostu będzie wysłany owad za pomocą tej kapsuły. I tu jest ta, że powiem, nowa część. Czyli moduł serwisowy. W środku, mam nadzieję, że widać. Jest pentelka, za którą będzie zaczepiona linka spadochronu, ale to nie jest jedyny sposób, w jaki że powiem, może funkcjonować ten moduł, ponieważ te tutaj dwa elementy są to mocowania na silnik i będzie to działało jako Launch Abort System, czyli system przerywania startu, oczywiście, na, na rakiecie. Raczej to nie będzie miało miejsca, ponieważ byłoby to skomplikowane odpalenie tego podczas lotu i też czas, jaki miałbym na reakcję, byłby raczej na tyle niski, że niewiele by to dało. Ale zamierzam przeprowadzić test naziemny, gdzie całość będzie ustawiona w taki sposób i będzie na tej odpalone dwa silniki. Oczywiście stabilność tego jest taka sobie, więc to nie poleci prosto, tylko sobie kilka zawiasów i prawdopodobnie uderzy w ziemię ale jest wydaje mi się na tyle wytrzymałe, że powinno to przetrwać szczególnie, że dwa silniki A nie powinny tego wynieść na jakąś wielką wysokość również biorąc pod uwagę brak stabilności jest to taka ciekawostka, którą tutaj zaplanowałem i za chwilę pokażę jak całość będzie się prezentowała na rakiecie Całość po zintegrowaniu z rakietą prezentuje się w taki sposób. Przynajmniej prawdopodobnie do użytkowania tej kapsuły będzie użyta inny dół rakiety. Ponieważ y, ciężko mi powiedzieć, y, na ile dokładna jest symulacja w Open z y, tym elementem, ponieważ y, zasymulowanie tych y, na silniki jako lotki może dawać y, wyniki niezbyt dokładne. Tak przynajmniej program mówi. Więc być może będzie konieczne zrobienie większych stateczników tutaj na dole. Co też możemy wykorzystać do zrobienia przedmostkowania na trzy silniki, dzięki czemu poleciałoby to wyżej niż na dwóch. Więc tak, w następnych odcinkach na razie startów nie będzie, ponieważ zajmę się testowaniem tej kapsuły. Będą testy spadania na spadochronie w różnych warunkach. A później że powiem, testy z silnikami. No i yy, kiedy testy samej kapsuły że powiem, zostaną zakończone pozytywnie, to bezzałogowo poleciona na tej rakiecie. A jeśli wtedy wszystko się uda, to zostanie wystrzelona z załogą w postaci jakiegoś złapanego owada. Więc w dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Mam nadzieję, że się spodobał. Zachęcam więc do dania łapki w górę. No tak. oraz do zostawiania subskrypcji, jeśli, nie, jeśli jeszcze nie subskrybujecie kanału. Zachęcam też można wpaść na serwer Discord, jest link w opisie. No i miłego dnia. Siema.